Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Two Point Hospital i odcinek zaczynamy od problemów finansowych. Kurczę pieczony. Wyzwanie. Wylecz pacjentów. Udało się wyleczyć jednego z pięciu. No to chyba okej. To nie ma źle. Ej, ja mam pytanie. Aha, koszty 10 tysięcy, nie mamy pieniędzy. A co jak z kredytem? Jak to wygląda? Możemy znowu kredyt zaciągnąć. Chcę. Jak można kredyt zaciągnąć, to czemu nie? Dobra, weź to ulepsz. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wszystko ulepszać naraz. To też ulepsz. To też. I teraz tak, na pewno chciałbym psychiatria poziom trzeci, to jest jeden, a poziom drugi też jeden. Dobra, to zrobimy tak. Cyk. I ale w sumie to... Czy my tam mamy kogoś z psychiatrią? Dajmy na razie tego chłopa, czekaj. Ej no, ale jak? To jest z zewnątrz, kurczę. To nie, no bo on badania ma, to ja nie chcę, czekaj. Kogo ja bym chciał tutaj wyuczyć czegoś? Ciebie. Dobra, czego możemy cię nauczyć? A, internista i to. No dobra, to nie będzie leczenie. To jest z zewnątrz, proszę ja ciebie, dziękuję. Dobra, tu sobie pracują. Kurde, ile tu ludzi jest, halo. Co tu się dzieje? Drodzy państwo, gdzie wy czekacie? Do kogo wy czekacie? Kogo możemy zatrudnić? Ło! Trochę będzie kosztował, ale ja go chcę. Takiego psychiatrę mieć to spoko. Czekaj, kogo jeszcze możemy? Diagnostyka, czek. Czekaj, to weźmy, przynieśmy tu. I tak tam nic innego się nie wciśnie. Czekaj, to przenieśmy też tu. Gdyż iż ponieważ, moi drodzy, ja to bym chciał. Musimy zbudować inne pomieszczenie diagnostyczne. Już mamy pomieszczenia diagnostyczne, czekaj. Internista, diagnostyka ogólna. Oddział, psychiatria, szkolenie mamy, badania mamy. Kabinety te mamy. Chromeo, coś tam, tego nie mamy jeszcze. Czy mamy? Nie mamy tego, prawda? Nie. Kosz. Gaśnica, rzecz jasna. Grzejnik też oczywiście musi być. Dajmy na to plakat. To. Ten plakacik. Ten. Trzeci poziom. Spoko. A ja bym chciał to jeszcze zapisać. And now to Hogsport, and one of my favorite sports, the Oily Cormorant. You must try their rendition. Nie chcę klikać koloryzatora, tylko chcę to szablony, dodaj nowy szablon i to jest ta chromoterapia. To jest co? Dodaj nowy szablon. Klaunika. Faktycznie to jest całkiem spoko ułatwienie. Dodaj. Kabinet. Dominacyjny. Proszę bardzo. O! Ceremonia przyznania nagród służbie zdrowia w hrabstwie Two Point. Odbierz wszystkie. No proszę. Może któregoś razu się uda zdobyć wszystkie naraz. Cóż my tutaj mamy? Przeszkół personel, trzy osoby. Spoko.
zaraz się zajmiemy czyimś szkoleniem. Weź tego chłopa, jak ktoś ze mną szkoli. Aż tyle ludzi tu czeka, żartujesz? 7, 6, 6. Kurczę, pieczone. Czekaj to. Zastąp, usuń, zmieni nazwę. No ale ja bym chciał... Czekaj, a jak to wygląda, jeżeli bym chciał użyć jakiegoś filtra, to nie. Szablony. Okej. W ten sposób bym chciał. Zatrudnij, proszę ja ciebie, i lekarz jakiś, niech będzie... Ty, co ty robisz? Ma potencjał, ma ruda, ma rękę droślin, pokłada zaufanie w poczcie. Wariat! Czekaj, potrafi pływać, urodzona mentorka, myślę, że ona będzie lepsza. Później ją przeszkolimy oczywiście. Ty, bo coś tu się... Bo to faktycznie, zapomniałem o tym całkowicie. Tu dozorcy są potrzebni co chwilę przecież. I to dużo dozorców. Czekaj, zatrudnij. No, myślę, że ten od duchów też się przyda. I dajmy jeszcze tego, co może naprawiać. Tego się nie da. Tego się nie da. Czekaj. Nie mamy niczego, co może ulepszać. Szkoda. To już jest ulepszone. Tego się nie da. Do badania. I lecimy z badaniami teraz, czekaj. Generuj kudosy, lol. Nie wiedziałem, że tak można. Czekaj, ogólne badania. Co to znaczy? Ogólne badania, które pozwolą zdobyć nieco pieniędzy dla szpitala. Laboratorium analizy płynów. Dobra, dawaj ten. Rozpocznij projekt. Ogólnie to ja bym chciał... Personel, proszę ja ciebie. Lekarze. Kto robi badania? Wy dwaj. O, i ty jeszcze. Ja bym chciał, żeby, kurczę... Ty nie. Ty nie. Kurde, gabinet internistyczny. No właśnie, cholerka. No właśnie. Amber odkurzacz. Czekaj, ja bym chciał... Tak typowo mieć jednego pracownika, który będzie robił tylko i wyłącznie badania. I to na razie będziesz ty. Magellan Boom. Ale... Zaraz się skończy szkolenie. Więc myślę, że tego jednego chłopa, który tam jest nowy, jako lekarz... Psychiatra to nie, nie, nie. Czekaj, ten jeszcze jest spoko. Chcę i załatwić. Nie ma wielkich nadziei. O! W Polsce żyjesz, czy co? O kurde, duchy! Zatrudnij pielęgniarki, proszę ja ciebie. Ty albo ty. Będzie pracować za ochłapy. O, o, o! Będziesz pracować za ochłapy, to super. To pracuj za ochłapy. Ukończonio, psychiatria poziom trzeci. Super, dobra. Ja bym chciał badania. I ty. Ty. I niech szkolic skończy te badania. A my wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie przydzielić tego kogoś tylko i wyłącznie do tego, żeby robił te badania. Aha, jeszcze asystent by się przydał jakiś. Wrażę, ty będziesz lepszy. Okej, okej, okej. To już ktoś pracuje, właśnie widzę, że przyszedł. Dobra, dobra, dobra. Już kurde, no. Tu ogólnie nie ma źle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzy na razie wystarczą. Tu się zrobił straszny bajzel, ale to nic.
Nie wiem tylko, czy... Dobrym pomysłem byłoby tutaj coś spróbować jeszcze wcisnąć. Czekaj, to zabierzemy. Damy tu. Niech się kręci. Jak wygląda sytuacja z psychiatrami? Dużo ludzi nie ma, a rondelatorium, ty. Znaczy, z rondlem na głowie. Czekaj. Tu nie ma w sumie za dużo ludzi. Tu jest dużo. No i teraz moje pytanie brzmi... Czy lepiej byłoby tu postawić psychiatrę jeszcze jednego, czy właśnie ten... Nie, raczej to postawimy jeszcze jedno. Ty, co wam tu nie pasuje? Okej. Ciasno, bo ciasno, ale to nic. Dają radę. Kończą nam się pieniądze. Jak kończą się pieniądze, stary? O kurde, dobra, faktycznie kończą się pieniądze. Tak, pewnie. Mamy 3 ortopedów, powinni dać radę. Wylecz pacjentów, 97 na 100. No nie ma źle, nie ma źle. Dobrze jest, myślę, tak przynajmniej. Zaczynam zastanawiać nad 40 tysięcy za parcelę. Czekaj, ty, a jak wygląda sytuacja z naszym kredytem w ogóle? O! Trochę, kurczę, tego zostało. No to nic, to nic. Zakończono szkolenia badania, dobra. Personel, tak. Tyk. I... Ty jeden będziesz robił tylko i wyłącznie to. Masz przecież psychiatrię jeszcze, to czemu nie robisz psychiatry? I ty też. Ty no typie, ale... Co tu w ogóle się stało? Czekaj. Czemu tak? Ty masz leczyć, bo spoko ci idzie. Dobra, ty masz być tylko i wyłącznie psychiatrą. Ty ewentualnie psychiatra i internista. Ty... W gruncie rzeczy psychiatra, myślę, będzie lepszą opcją. Ty normalnie leczysz. Ty leczysz też. Psychiatra i internista. Nie, wiesz co, wyłączymy cię i damy tak. Ty będziesz leczył i robił takie rzeczy, a ty, mój drogi, będziesz tylko i wyłącznie robił badania. No i fantastycznie, dobra. Pielęgniarki, jak to wygląda? O Jezu, czekaj. Ty nie tutaj. Tak, ci wyłączę. Kurde, lebele, no. Czekaj. Na oddziałach. Dobra, ciebie wyłączę z oddziału. No i reszta niestety będzie musiało tak działać. Dobra, asystenci. Dozorcy. A wy to wszystko róbcie. Co to jest? Daj awans pewnie. Szczęśliwy personel to dobry personel. Czekaj, to kupmy jeszcze to miejsce. Ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi. Odnotowano aktywność sejsmiczną. Sejsmiczną. W okolicy wykryto aktywność sejsmiczną. Może to spowodować uszkodzenia naszych urządzeń. Co ty gadasz? Ciebie też tak przytłacza nieustający test zgonów? Nie uda się, byczku, to nawet nie ma co. O, udało się! 1 z 5, no i super. -5 reputacji, mech. Szkoda.
A tak... Czekaj... Złamanie twarzy. Okej, to niezła choroba. Dobra, zatrudnij. O kurde, asystenci jacy dobrze. Dawaj ją od razu. Zatrudnij, proszę ja ciebie. Pielęgniarki, kogo mamy jako pielęgniarzy? Ciebie, myślę, że zatrudnić możemy. Bo masz leczenie dosyć spore i ciebie też. Jeżeli chodzi o lekarzy, to na pewno... O! 58 tysięcy, ale... W sumie jesteś każdym i nikim jednocześnie. Łe, to nie ma sensu. Albert Usul. Niech będzie. I od razu, moi drodzy, tego Alberta usuń. Gdzie on jest? Albert usuń. Ty oraz... Ty... Nie, czekaj, może najpierw szkolenie jakieś, co? Leczenie poziom drugi, super. Ech, nie mamy pieniędzów. No to niech pielęgniarz uczy. Daj awans pewnie. Inspektor zdrowia, o kurde. Jakie kolejki, łapanie, jaki tu bajzel się... Dobra, nieważne. Co z oczu, to z serca, nie patrzymy tutaj nawet. Chyba, że kurczę byśmy zrobili właśnie tak. Że, czekaj, tak, zabrali i dali tu. Pyk. To zmień. Cyk. Fantastycznie. Tą toaletę ja bym chciał skopiować i wkleić tu. Nie uda się! Żeby cię szynszył, no. Okej. Czy chcesz zakończyć modyfikowanie tego pomieszczenia? Tak. Bo iż ktoś, ponieważ... myślę, że dobrym pomysłem byłoby... Okay, zróbmy to może w ten sposób. No kurde, chciałem skopiować to. Nie klikać. Kopiować. Okej. Pyk. Toaleta. Dobra, obiekty. Ławeczka. 3. Grzejniki to na pewno. Automaty z piciem. Automat z przekąskami. Gaśnica, spoko. I tak, te dwa tutaj, spoczko, loczko, foczko, czekaj, zmień. Nie, dobrze było. Dobrze było. To pokój cały, dziękuję. Tu? A myślę, że okej. Zmień. No i tu właśnie byśmy dali, kurcze, pieczone tylko i wyłącznie tych lekarzy. Nie, czekaj, wróć. Kopiuj. Dobra. I teraz tak, zatrudnij jeszcze dwóch lekarzy. O, ciebie. I jeszcze ciebie, myślę, możemy zatrudnić. Wie, gdzie odbywają się najlepsze imprezy. O, proszę. Aha, minus 33 tysiące. No to nieźle. Raport. Niby nie ma powodu do narzekania, ale nie ma się też czym cieszyć. No trudno. Tak, oddział ortopedyczny, spoko, daj awans pewnie. Możemy coś ulepszyć? Niezbyt.
Czy możemy kogoś wyszkolić? Diagnostyka. O, tych możemy dwóch. A i ten niech szkoli, pewnie. Myślę, że jak najbardziej może się to przydać. Tak się zastanawiam... A właśnie, przecież to można też ulepszyć. Halo. Nie można, nie mamy pieniędzy. Obiekty. Ławka. Aha, obiekt jest za drogi. Minus 50 tysięcy, żartujesz w tym momencie ze mnie, czekaj. Dlaczego minus 50 tysięcy? Tak, kredyt. Dobra, zaciągnij pożyczkę. Spłacić nie możemy, bo jesteśmy na minusie. No dobra, trudno się mówi. Najwyżej zbankrutujemy. Czekaj, obiekty. O, ławeczki dałbym ze dwie chociaż tutaj. Mamy 63%, jeżeli chodzi o atrakcyjność szpitala. No to coś, co by zwiększyło tę atrakcyjność. No to mogą być regały z książkami chyba, nie? No niby, ale nie do końca. O, widzisz, Jurka może zwiększyć. Cyk, cyk. 64, dobra. Cyk, cyk. I dalej 64. Co jest gram? Szkielet? A nie, 65 jest. I nie mamy pieniędzy. Dobrze się zapowiada, nie ma co. Nie wiem, czy się uda. Nagroda ulubieńca pacjentów. Okej, okay. Kto dostał? Nie możemy sprawdzić. Rejestr. Co to daje? A my pieniądze z tego tytułu dostajemy. A. Wiedziałem. Obiekty. Kurczę, co nam tu zwiększy? A Ring Sonika? No niby ta... Potem Sonika. Czekaj, bo to 900 kosztuje, to nie ma sensu. Czekaj, figurka Sonika kosztuje 1000, a... Dobra, udało się. Sprzedaj, sprzedaj. Może zanim to... Nie możemy spłacić pożyczki żadnej? Aha, już jesteśmy na minusie znowu. Super, tyle pieniędzy było już na minusie. To się nazywa ekonomia. Udało się. No dobrze, dziękuję. Udało ci się wyleczyć? 0 z 5. Ej, jak? Czemu nie? Nie rozumiem tego kompletnie. Jak to się nie udało wyleczyć? W ogóle się nie udaje leczyć. Czy jakieś badania zrobić, czy coś? Nie, no badania idą. Tak, zajadą, pewnie. Pożyczki, możemy coś spłacić? Tak, możemy to spłacić. O, super. Minus 40 koła. Ja nie wierzę. Ty, przychód 75, wydatki 75, minus 40 koła. Super. Nie wiem, kto to wyliczał, ale jest ok. Jak to dalej wygląda? Tak sobie bym powiedział. Patrz, ile ich tu czeka, ty. Ej, halo!
My pieniędzy potrzebujemy znowu, tak, dają nas. My znowu pieniędzy potrzebujemy, halo. Przed oddziałem jest kolejka, może warto zbudować kolejne takie pomieszczenie. Gdzie? Aha, tam jest oddział. No tak. 2, 4, 6, 8, kurczę pieczone, czekaj. Ej, w sumie to nie jest takie głupie, żeby to tu postawić, czekaj. Weź to przez kawałek. Znowu minus 40 tysięcy. Czysty dramat, czekaj. Kopiuj. O kurde. No nie! $19,000, dobra. O, udało się. Daj awans. Wylecz pacjentów, 10. Powinno się udać. Mam taką nadzieję. I czekaj, cyk. Myślę, że ortopedów też moglibyśmy jeszcze jednego dostawić. Albo kurczę, zatrudnić więcej pielęgniarek, czekaj. Lekarz. U, tego moglibyśmy zatrudnić. Pielęgniarki. No, myślę, że ciebie. Pierwszy rzuci kamieniem. Szpital ma długi, co ty gadasz? Żadne długi. To coś można jeszcze wykupić? No nie. O, wskaźnik wyleczeń, 70%. Zrób wrażenie na VIP-ach ładnym szpitalem. Heh. Nie ma opcji, żeby się udało teraz. Dobra, bo widzę, że mamy 21 tysięcy. Dobra, niech będzie. Pożyczki. Kurde, chciałbym spłacić tą pożyczkę. O, super. Prawie się udało. Czy moglibyśmy kogoś na coś wyszkolić? Następni starzyści, pokaż mi, kogo my tu mamy. Ty. Chociaż nie, czekaj. Jesteś konsultantką. Dozorca, to mnie nie interesuje. Jelengniarz, to może nie. Przynajmniej nie teraz. Dobra, to zróbmy tak, konsultant jeszcze jeden. Dajmy na to ciebie. Na co my was możemy wyszkolić? Nie interesuje mnie to za bardzo. Daj. O, widzisz. A daj diagnostykę poziom drugi. Ach, nie stać nas na szkolenie, no przecież. Dobra, to co innego? Internista? No i niech będzie. Rozpocznij kurs. Moglibyśmy dostać jakieś pieniążki. Dobra, pożyczkę, może zaciągnijmy pożyczkę jeszcze jedną. No, to jest zawsze dobry pomysł. Nie mamy pieniędzy, zaciągnijmy pożyczkę. Zatrudnij pielęgniarka i ty, i proszę ja ciebie tu. O nie, chłop umrze. O, szkoda wielka, przykra sprawa. Ławeczka. Nie, ławeczka. Co tu się dzieje? O, masz, znowu to. Czyni się nie ziemi.
tych opiuj. Tu widzę znowu ludzi, czeka miliard. Wybuduj. Zatrudnij. Lekarze. Ty będziesz pracować. I ty będziesz pracować tu. Powiedzmy. Boże, jak tu ciasno jest w ogóle. Ja im współczuję i to mega. Jest takie, w ogóle nikt nie będzie chory przez to, że to wszystko jest tak ściśnięte i w ogóle. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek zachorował. Wylecz pacjentów, dobra. Daj dwa awanse, spoko. Tutaj coś by jeszcze można było wcisnąć, myślę. Uwaga na duchy, mogą być martwi. Oko. Czekaj. Ja się zastanawiam, może byśmy to zrobili tak, że dali jeszcze jedno to. Nie, czekaj, ja to przesunę po prostu stąd. Gdzieś na przykład tu. Okej. Tyk. Tyk. Niech będzie tu. I tu, kurczę, ewentualnie damy jeszcze jedno. Okej. Co jest znowu? A, brakuje pieniędzy. O, rany. Najgorzej na świecie. I sincerely hope they have corrected the multiple cases of mislabeled geodes I spotted last time. Speaking of museums, I believe this next song. Co wam tu znowu nie pasuje? A, to cudo wam nie pasuje. Coś innego jednak. Znowu na minusie! Dobra, tak, na razie tutaj nic nie będzie. Oddział internistów, oddział ortopedyczny, psychiatria oraz ogólna diagnostyka. Może by tu wcisnąć jeszcze coś? Jeżeli będziemy mieli pieniądze. Daj awans pewnie. Wylecz pacjentów, 20, może się uda. Wymagana szkolenia na personelu. O, dobra, zaraz zobaczymy to. Wyleczyć 2 z 5, jej! Taki wielki oddział ortopedyczny i w sumie lipa. Dobra, zatrudnij pielęgniarki. Zatrudnij to. Tutaj pielęgniarzy więcej potrzeba niż w ogóle lekarzy, ale to nic. Dobra, i od razu szkolenia. Kliknij to, dziękuję. Dobra, następnie stażyści. Pokaż mi, kogo my tu mamy. Pielęgniarz. Pielęgniarz oraz... mamy jakiegoś pielęgniarza? Tak, to. Czego moglibyśmy się nauczyć? Niezbyt. Jakbyśmy teraz chcieli czegoś uczyć. Leczenie, fantastycznie. Dostępni stażyści. Kogo jeszcze możemy tutaj dać? Ciebie na przykład. I niech, kurczę, ktoś uczy. Ty na przykład. Rozpocznij kurs, pewnie. Pewnie. A tu się chłop cały czas uczy. Coś tam, badania jakieś idą. Także luzik.
Luzik, arbuzik. Ja, czy możemy coś... Nie możemy nic tutaj naprawić. Ani ulepszyć tym bardziej, bez sensu troszeczkę to jest, ale to nic. Ulepsz. Ulepsz, pewnie. Wymaga konserwacji. No to dobrze, no. To ja wam spełnię. Czy on na tym siada, żeby w ogóle się zdiagnozować? Ja bym dozorcę jakiegoś jeszcze zatrudnił może. Ciebie, powiedzmy. Co tutaj mamy? Daję awans pewnie. Szpital ma długi. Co ty gadasz? Jest lepiej niż było. Nie licząc tego, że kurczę... Mamy dwie pożyczki. Ty, jakbyśmy wzięli 150 koła, to moglibyśmy spłacić te dwie. Spoko. Myślę, że jeszcze jedną aptekę byśmy mogli postawić, tylko kurde, gdzie? Jak ona duża musiała być? 3 na 3. Dobrze, to zróbmy tak, że tutaj nie zmieścimy apteki. Ale tutaj jak najbardziej. Apteka, proszę ja ciebie. Wiesz co? Nie, czekaj, tak. Gdzie jest ta apteka? Ty kopiuj, proszę ja ciebie. I pyk. Nie. Chyba jest pigułą. Nie no, krzesełko ma. Daj awans, jasne, jasne. Tutaj się leczą wszyscy, więc spoko. Dobra, jeszcze jakieś szkolenie moglibyśmy zrobić na przykład. Tylko komu, czekaj. Pielęgniarz. Dozorco to mnie interesuje w tej chwili. Konsultant niech będzie. Ty. Leczenie poziom drugi. Nie, nie, ktoś z zewnątrz. Nie wiem, na ile to był dobry pomysł, ale to nic. Nie, no ja wiem, że ten skaner potrzebuje konserwacji, no ale chłop tam dopiero przyszedł. From the makers of Never Blink comes palpitation. Gorzej, że tu jest miejsce, ja nie wiem, jak je zagospodarować. And just a drop of rocket fuel. Z trzy kratki są? Tak, trzy kratki będą, dobra. To już chyba wiem, jak to zagospodarować. Co my tu mamy? Daję awans pewnie. Nagły przypadek, uraz kości ramiennej. Spoko, zobaczymy, może się tym razem uda. Ulepsz urządzenie, pewnie. Ulepsz. Ulepsz. Co jest? To ci nie pasuje znowu. Masz podwyżkę ci to. Tu brakuje pielęgniarki, tu brakuje lekarza. Dobra, to zróbmy tak. Pielęgniarki. Ty się przydasz. Lekarz, proszę ja ciebie, ty. Wredota, pisze o sobie niestworzone rzeczy. Nie. Zmaga wymioty. No to już lepiej. Pączki co? Wprawiają go w zakłopotanie. Dobra, to może nie. To może jednak zrezygnujmy. Tu szkolenie już dochodzi do końca, także fajnie. We're
Dobra. Diagnostyka poziom trzeci. Jeden tylko. Diagnostyka poziom drugi. Jeden tylko. Dobra. To zróbmy inaczej. Leczenie poziom trzeci. Dwóch może. Nie mamy pieniędzy. Trudno. Na razie poczekamy. A, chociaż czekaj. A leczenie poziom drugi. I rozpocznij kurs. Tego się nie da już ulepszyć, szkoda. Poczekamy, aż oni to skończą, to szkolenie, i damy dozorców na szkolenie jakieś. La 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 la. Boże, jakie kolejki, Boże, jaki tłok. Kto to projektował w ogóle? I ścisk. Aha, mamy na minus 8, tak. Awans, pewnie. Prezes rywalizującej z nami firmy Holistics dociera do naszego pytania. Holistics, okej, okay. Złapałem chyba żart. Nie muszę klikać, ej, wystarczy, że najadę na coś i to automatycznie już pokazuje. No to akurat nie, ale... Kuba Banana. Banana. Ej, jeden wyleczony tylko. Żartujesz. Jak to w ogóle jest możliwe? Dobra. I dramat jest z tym leczeniem ortopedycznym, czekaj. Dobra, cały oddział ortopedyczny będzie tu. I zatrudnij pielęgniarkę, która ma leczenie najlepiej. Ulepsz urządzenie, pewnie. No i znowu! Niestety nie wyleczyliśmy wystarczająco dużo pacjentów. Jesus Christ. To jak ja mam to zrobić niby? Pielęgniarzy mamy za słabych, czy co? Rothuman. O, skończyli. Dobra, dozorcy. Daj mi dozorców. Albo najpierw daj może to. Jest... Konserwacja, poziom drugi. Ja mogę ich więcej naraz szkolić. Myślałem, że tylko trzech. O, super. Nie wiedziałem. Dobra, jak wygląda sytuacja z pożyczkami? Możemy spłacić jeszcze 130 tysięcy. No dobra. Trudno. Obiekty. Obiekt jest za drogi. Aha, znowu na minusie, super. Daj awans pewnie. Augustus Lowender z firmy Holistics wysłał nam list. Serdecznie nam podziękował, a następnie poinformował, że nie pobiera opłat za naturalny, cudotwórczy nawóz. Dzięki. No tak, 2 na 10 bym powiedział z tym dzięki, no ale okej. Okay. Okay, tu się bada spoko, tu jest wszystko ok. Tu chłop naprawia, lepsza, fajnie. This is Nigel Bickleworth. O, tutaj coś się zepsuło. On Two Point Radio. One must put up with so many offensive inventions these days. Pure travesties that belittle all of humanity. Ja to bym bardzo chciał, kurczę, żeby ktoś to ulepszył. Pork pies? What will they think of next? A, nie ma pokoju socjalnego, no tak, zapomniałem. Dobra, no to pomieszczenia. No już żeśmy zbudowali.
Jestem specjalny cały. Pomieszczenie socjalne, jest. O! W ten sposób gospodarujemy tę przestrzeń, proszę bardzo. Szafki, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, niech będą. Automat z piciem, automat z przekąskami. Gaśnica, proszę ja ciebie, grzejniczek damy też. Witrynka z pucharami. Do książki chyba nie wejdzie, nie? Niestety nie. Ale tutaj wejdzie. No i spoko. Czekaj, co tu jeszcze mamy? Poziom trzeci. To już wystarczy. To jest. Kontynuuj. Lecimy po trzy gwiazdki. Cyk. Macie pomieszczenie socjalne. Bawcie się dobrze. Strasznie to wygląda. Wskaźnik wyleczeń 80% mamy. Wartość szpitala 2 miliony, żartujesz. Czekaj, komfort cieplny, obiekty. Grzejnik. Mamy 90%, spoko. Zatrudnij, kogo moglibyśmy zatrudnić? Jako pielęgniarz byłby spoko. I jako lekarz. Wymaga wymioty, bla bla bla. Urodziny. Dobra, weźmiemy tego lekarza też. Tak, cyk. Dostępni starzyści. Daj mi tego tak. Ty. Ty. Starszy pielęgniarz to może jeszcze nie. Ty. Leczenie poziom drugi. I niech konsultant, proszę bardzo. Uczcie się pilnie, moi mili. O, chłop umarł na ulicy, szkoda. Szkoda, że poza szpitalem. Ej, bo... obiekty. Since our education system seems incapable of fixing this problem, I encourage you to listen to my Sir Nigel's Guide to Good Manners series. Trudno. Perhaps I allow you to stem the tide of incivility. Ulepsz. To już jest nie. Tego się nie da ulepszyć. A, jak wygląda sytuacja z tym? No proszę bardzo, możemy to ulepszyć, fajnie. Pochwam. Ty to co? Aha. Tak się po prostu stanął. Kurczę, nie wiem, jakiś automat tu wcisnąć czy coś? Może nie taki automat, ale bardziej... Chyba, że tu będę wciskał jakieś pierdoły, żeby podnieść ten... Wartość szpitala, czy co to tam, jak to się tam nazywało. Bo i tak na nic innego tej przestrzeni nie wykorzystam. Komfort cieplny jest. Wskaźnik wyleczeń, no teoretycznie. 200 pacjentów trzeba wyleczyć. O kurcze, pieczone, dobra. Daj awans pewnie. Daj awans pewnie. Ortopedia pewnie. A, tu już się skończyło leczenie. No dobra. Kogo by tu wyleczyć? Ciebie. Ciebie. Wyszkolić, przepraszam, nie wyleczyć. Czekaj, ciebie, ciebie. Wstępne kursy, leczenie poziom drugi, proszę bardzo.
dobra. Zmieszczę tu jeszcze jeden komputer. Jak ty? Nie. Trochę lipa. Szkoda, kurczę, szkoda. A, bo tu szafka jest. Jakbym tą szafkę stąd wysunął gdzieś indziej, na przykład tu. Domesticated? Nie da się. Nie chcę. Szkoda. The bureaucrats. Próbowałem. With more wacky administrative mishaps than ever. No amount of paperwork is going to stop these cats from landing on their feet. Watch bureaucrats every day on Bungle Kids. 24 hours a day. This is 2.2 Radio. No wygląda to całkiem. No ale dobrze, moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i do następnego. Hej.